Tak, mecz jest tak jak w linii rzutu za 3 punkty, tak teraz z osobistych problemy ze skutecznością. Tak, uciekają takie punkciki. Spójrzmy. Pod kosz, bliżej kosza zagrał Tomasz Gielo. Sulima, lewa ręka, prawa ręka. No czego jeszcze potrzeba? W końcu po trzeciej zbiórce i w ataku. Po raz pierwszy na polskich parkietach punktuje Tomasz Gielo. Tak, no to... Mógłby mi robić jakiś przewodnik turystyczny napisać po krajach południowej Europy. Pada piłka do kosza, ale po straconym koszu, po straconych punktach świetnie pobiegł tym razem do kontry Tomasz Gielo. W której minuty od razu zespół gospodarzy zbudował sobie tą 9-punktową przewagę. Wrócił na boisko, od razu i atak wygląda lepiej i te zasłony są dużo bardziej porządne. Również w obronie widzimy, jakich pomocy udziela. Trafia za 3 punkty Tomasz Gielo po raz pierwszy dzisiaj. Na faktu, że jest bohaterem czwartej kwarty. Ostatnie 100 sekund. Kroczak. Zabrakło tutaj odważnej decyzji o rzucie. No i to wszystko się zmienia. Gielo w kontrze. Tego też chciał od nowego zawodnika Andrzej Urban. Mówi, tak, będziemy biegać. Możemy zabiegać.